na koło, to nawet on gazu nie potrzebuje. Bo robisz tak, tak, to się przewrócisz na plecy. Siema, siema, tu kolejny dzień z pracy do pracy. Chodź Tomek, coś ci pokażę. Siema, siema. Mnie jeszcze choroba męczy. Siema Tomek. Siema, siema. Chodź, zobacz, co nagrywa. Ciao. Ładny. Dobra, muszę. Obroty musisz mu podkręcić. Pan, dostałeś w prezencie do oleju. O, super. Dzięki motocholicy. A w szoku byłem. Olej przyszedł w niecałe 24 godziny od zamówienia. O. Muszę to zrobić. Ale jest piękny. Tomek. Muszę to zrobić. Miała być robota, ale robota nie zajęta. Ale jest. Dobra. Chcesz wypróbować? Muszę. To obroty podstawię. Nie, nie odpalaj. Pamiętasz, którą stronę? W prawo. Żeby zwiększyć w prawo. Zwiększ, no. 3 seta jak nic. Dobra. Dzisiaj mamy dzień kłada. No daj mu trochę dyszkę. Dobra, tak. Dzięki La Maneta, jest robota. Kask mój w domu, bo przyprawiałem do mycia. No ten to piękny jest kask. Prawdziwy hard enduro. .pl. O kurwa! Ale tu idzie! Coś ty! O kurwa! A jednak! Co on tu zrobił? No nic! Przecież to będzie szło tak na koło, że to szkoda. Kurde, ubrudzę się! Ale to jedź po tym, powoli to jedź, spokojnie. Ale tu nie chcę powoli. Aha, ale no to będziesz mył zaraz. O kurwa. To nigdy tak nie szło. Nigdy tak nie szło, nie? To znaczy, bo już wrócić, bo jest świeżo umyty.
Daje. Cały brudny już, o Boże. Czyli punkty będą zaliczane. Teraz te dystanse by się przydały. No i pojechał. No to tam teraz jedzie. I to słychać. O, majstry tam awanturę zrobił. Bo zakurzył. Jak? Muszę wam powiedzieć, że idzie na tym wydechu jak szalony. Tak? Czyli górki twoje będą już? Moje. Nie będzie problemu. I a teraz jeszcze takie przyspieszenie zrób. Na prostu. No teraz ty... Idzie, ma odejście. Ma odejście. Oj, la moneta. Dzięki. Trzeba będzie teraz... Tylko uważaj! Teraz to musisz sobie załatwić dystansę na tył. Wiesz? Ale to idzie. Bo teraz po prostu jest niestabilny tort. Ale to idzie. Mówisz? No. O. Daj się mi jeszcze, ja kawałek. Nie mogę. Bo mi się to bardzo spodoba. Jeszcze mi da. No dobra, może tam. Na koło mu daj. Ale tu... Czuć w ogóle jak się dodaje gaz, że on chce jechać. No idzie to strasznie. A na tamtym wydechu było bardzo ciężko go tak podnieść. Chciałeś? Słuchaj, chodź. Pokażę jak to. Słuchaj, jak ty chcesz go wyrwać na koło, to nawet on gazu nie potrzebuje. Bo robisz tak, rozumiesz? Musisz zbić go i gaz. Pełen gaz. Musisz tu siedzieć. No widziałeś jak no. Wysoko poszedł? No. No. Rozumiesz, pas, tak? To się przewrócisz na plecy. Szkoda wydechu. Ale jest robota. Ale się upaplałem. Ale pięknie chodzi. Chłopie, ty się jeszcze wywalisz na nim. Nie raz. Pięknie chodzi. Michał zrobił kawał dobrej roboty. No. No niestety. Jakie wrażenia, Tomek, jeszcze? Michał zrobił kawał dobrej roboty. Teraz to tak chodzi, że i gada, i jeździ. No na pewno dużo przybyło mocy. Ja się częściej, chłopie. Jest. Już się nie mogę doczekać testów. To już Kubie nie daj go, bo Kuba się wywali na no. Za mocny. Już wirownia musi być. Tak. Pięknie chodzi i jeździ. No bo tak jakby tylko sam dźwięk był, to tam słabo, nie? Ale to jedzie. No. I to jedzie. O Jezu. Dobra, jeszcze jedna rundka i do roboty. Dobra, do roboty. Kończymy. Spróbuj tak mu na to koło, jak ci mówiłem, dusić z miejsca. Rwie na koło. No widzisz? No. O, ha, mówiłem, że się wyświetrzy. Nie, tu trzeba się ubrać. No widzisz? Tu trzeba się ubrać. To nie
A mówiłem ci? Szatan. Tak się na koło wyrywa. To nara, hejo. Nara, hejo. Dzięki, Michał. Dzięki, Michał. 80 szaleje jak czyste, to. Nara. I już do miejsca znów. Taka mała rzecz, a cieszy. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.